No i zaczynamy wersję Premium Hard, czyli z gwiazdkami. Dobra, zadanie czwarte. Okazuje się, że tę generyczną konstrukcję można poprawić. To znaczy można w jakiś sposób sprytnie skonstruować duży graf, który nie tylko jest K-silnie przez K do K-tej, gęstość kopii grafu H, ale jest wręcz K-silnie przez K do K-tej minus K. No i właśnie, co można poprawić w takiej konstrukcji? To już zdradzę, że to będzie poprawiona ta konstrukcja. Zobaczcie, z czego myśmy tutaj tak naprawdę nie korzystali. Tak, myśmy naładowali sobie swoją drogą całkiem sporo, tak, no N, które dąży do nieskończoności, wierzchołków do każdego takiego balonika, który nam podmieniał wierzchołek naszego grafu H, tak, żeby dostać jakiś większy graf tego blow-upa. Ale myśmy tak naprawdę nie korzystali w ogóle z tej struktury, która jest w środku. Tak? Braliśmy po prostu po jednym wierzchołku z każdej grupy. No to zobaczcie, że tak naprawdę my mamy do dyspozycji tę strukturę. Tak? Możemy sobie podmienić ten antyklikę, te zupełnie niepołączone grupy wierzchołków tutaj, na coś sensowniejszego. Sensowniejszego to znaczy coś, co pozwoli nam wycisnąć jakieś kopie naszego diamencika wewnątrz takiego balonika jednego. Nie tylko, że bierzemy po jednym stąd, stąd, stąd i stąd, ale może też da się zrobić jakąś strukturę w środku, że jak weźmiemy cztery stąd, to też z dużym prawdopodobieństwem zrobi nam się diamencik. No i to jest ta idea. To, do czego to prowadzi? To jest taki fraktal. Już mówię, o co chodzi. Tak, mamy taki graf, w którym połączenia między grupami są takie, jak w naszym grafie H, w wypadku w diamenciku. I teraz w każdej z tych grup robimy to samo. Znaczy dzielimy go sobie na cztery grupy i łączymy w taki sposób, jak w naszym diamenciku. Tak, te cztery grupy ze sobą. Tak, i co? I w każdej z tych grup robimy to samo. Tak, to znaczy dzielimy ją sobie na cztery mniejsze grupy, równe i już nie będę tego wszędzie rysował, i kładziemy krawędzie między poszczególnymi podgrupkami, tak jak w naszym diamenciku. No i tak robimy do spodu, dopóki możemy, ale zobaczcie, że my teraz możemy myśleć o tym jakby o takim nieskończonym grafie już, tak? Że im większy jest ten fraktal, im bardziej zagnieżdżamy tę strukturę, tym jakby bardziej zbliżamy się do takiego granicznego, tak? Do takiego takiej konstrukcji nieskończonej, gdzie te małe grupy po prostu są takie same jak cały graf. Także jakby cały ten pomarańczowy graf jest załadowany do środka jednej takiej swojej grupy. To może nie jest jasne, jak to działa, ale wierzcie mi, że jak weźmiemy taki ciąg, w którym to będzie pierwszy graf, drugi będzie taki, że do środka każdej grupki zapakujemy ten pierwszy graf i je ze sobą połączymy. Potem kolejny będzie taki, że ten graf, dwukrotnie przeiterowany blow-up, zapakujemy do każdej z czterech grupki, z każdego z czterech baloników, połączymy je ze sobą jak w grafie H, jak w diamenciku. To będzie kolejny graf i jak ten ciąg będziemy kontynuować, to będziemy mieli coraz większe grafy, tak jakby te coraz większe fraktalne przybliżenia tego diamenciku i one będą miały sensowną gęstość. Taka konstrukcja się nazywa iterowanym blow-upem grafu H. Tak, ten H to jest w tym wypadku nasz diamencik. No i okazuje się, że można wyznaczyć gęstość w takim iterowanym blow-upie. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to będzie jeszcze gorszy marsz przez technikalia niż w przypadku tego Ramseya, ale wyobraźcie sobie, tak intuicyjnie, że tutaj jest gęstość D, to jest gęstość tego naszego grafu H, tak? W tym wypadku H to jest po prostu diament. Okay? W całym tym grafie jest gęstość H, no i w związku z tym w takiej pojedynczej grupce też jest gęstość H, też jest gęstość D. No bo to jakby każda grupka jest kopią całości. Ma taką samą gęstość występowania tych diamentów jak całość. Można o tym myśleć w tej granicy. Tak? To jest niby
jedna iteracja różnicy, tak? Ale czy to będzie miliardowa czy miliard pierwsza iteracja tej konstrukcji, podmieniamy wierzchołki na całe duże grafy, te fraktalne, to nie ma znaczenia tak naprawdę. To gdzieś tam też ta gęstość będzie zbliżała się do tej gęstości. No i tak, czyli to jest jakby to nasze ograniczenie na indukowalność grafu. No to co my wiemy o tej gęstości w tej konstrukcji? No my wiemy, że tych kopii H jest co najwyżej ile? No co najwyżej znowu. Jest co najwyżej. N do K tej. Może napiszę to tak zachowawczo, niech to znowu będą N, chociaż te N teraz nie mają dużego sensu, ale tak, że N do K tej, tak, jak bierzemy z każdej z K grup, bierzemy tego. Tutaj też będzie KN po K. Tak. No i plus z każdej z tych K grup bierzemy po jednym wierzchołku, co nam zrobi się diamencik, ale zobaczcie, że jak weźmiemy z jednej grupy cztery wierzchołki, no to z prawdopodobieństwem D też nam się zrobi diamencik. Tak, czyli co? Czyli dla każdej z K grup, jak weźmiemy K wierzchołków z tej grupy, te grupy są rozmiaru N, to z prawdopodobieństwem D dostaniemy diamencik. Tak, czyli D spośród, tak, D to jest ta gęstość diamencika w każdej małej grupie. No jak mówię, to nie do końca jest formalne, widzicie, jest poprawa, tak? To jakby mamy większą tę gęstość, większe mamy to oszacowanie. No i zobaczmy może, co wynika z tej nierówności szybciutko. Mamy D razy Kn po K większe równe od N do K tej plus K razy N po K razy D. No to co, to trzeba przerzucić to na drugą stronę, tak? Będziemy mieli D razy Kn po K minus K razy N po K większe równe niż N po N do K. No to D teraz będzie większe równe od N do K tej przez Kn po K minus K razy N po K. To jest ta poprawa, która dużo bardziej przypomina to, tak? Mamy troszkę mniejszy mianownik. No i jak polecimy z n do nieskończoności, do granicy, to i znowu zrobimy taką sztuczkę z tendencyjnym dzieleniem, tak? No to jest taka klasyczna sztuczka, żeby liczyć granice ilorazów wielomianów. No to wyjdzie dokładnie to, tak? To wyjdzie tutaj, jak to podzielimy, zwłaszcza przez n do k, to jeszcze pomnożymy przez k silnia, które nam wylezie z mianownika, to dostaniemy k silnia. Tutaj tak jak w poprzednim zadaniu dostaniemy k do k tej, a tutaj dostaniemy k. Znaczy konkretnie k przez k silnia, ale to k silnia żeśmy sobie wrzucili do licznika. O. Każdy k wierzchołkowy graf ma co najmniej taką indukowalność. No i tutaj mogę powiedzieć, że istnieją takie asymptotyczne wyniki, które mówią, że większość grafów to mają właśnie taką indukowalność. Przy jakichś tam założeniach strukturalnych na temat grafu H, to nie da się lepiej niż taki właśnie iterowany blowak. Jak są jakieś grafy, które mają bardzo szczególną strukturę i ta szczególna struktura umożliwia konstrukcje ekstremalne, te najlepsze konstrukcje, które mają więcej niż to ograniczenie kopii, ale dla prawie wszystkich grafów w jakimś sensie to jest też najlepsze, co da się zrobić. One nie mają tak wyrafinowanej struktury, żeby dało się jakimiś takimi sprytniejszymi metodami podejść wyżej niż ta liczba. Celowo nie wchodzę w szczegóły. W razie jakby ktoś miał ochotę, to proszę w komentarzu zostawić chęć do czytania, to odeślę do odpowiedniej literatury. No a to, co nam zostaje, to jest... to są cykle długości 4, to są dwie gwiazdki. Teraz się okaże dlaczego. No przede wszystkim, ile ta indukowalność chcielibyśmy, żeby była równa?
tak szukamy jakichś fajnych przykładów. No i jeśli jedziemy na ten przykład, który działał też dla wisienek, to okaże się, że on wyciska całkiem sporo tych C4, tych cykli długości 4. Tak jak weźmiemy sobie mianowicie graf pełny dwudzielny, jakby stronach rozmiaru n, to szansa na to, że popatrzymy na cztery wierzchołki i zobaczymy to, albo rysując troszkę bardziej tendencyjnie to, to jest dokładnie szansa, że weźmiemy dwa wierzchołki z lewej strony i dwa wierzchołki z prawej strony. Tak, czyli gęstość tego grafu w tym grafie na górze, on jest 2n wierzchołkowy, gęstość indukowana, no to to jest to z każdej z dwóch stron chcemy wziąć dwa wierzchołki, no i dzielimy przez wybór czterech wierzchołków ze wszystkich. Tak, czyli jak wybierzemy cztery wierzchołki, to one nam dadzą dobry graf, wtedy ten, który szukamy, ten, którego szukamy, nasz ulubiony, jeśli się rozłożą 2 plus 2. No to jaka jest szansa, że to się tak rozłożą? No to jest dokładnie liczba możliwych wyborów dwóch wierzchołków z lewej oraz dwóch wierzchołków z prawej przez liczbę wszystkich możliwych wyborów czterech wierzchołków spośród wszystkich 2n. Tak, no i tu już nie będziemy wchodzić w rachunki. Jak się zrobi rachunki, wyjdzie, że to wyjdzie 3 ósme. No i okazuje się, że 3 ósme to jest też optymalna stała tutaj. Można udowodnić, że więcej niż 3 ósme się nie wyciśnie. No i teraz jak to udowodnić? Szczerze, dawno tego nie robiłem, no ale spróbujmy jakoś naśladować tamten dowód dla wisienek. Jak to tam było? Tak, chcieliśmy tam wtedy było tak, że szukaliśmy takich sytuacji w naszym grafie, które przypominają wisienkę, są zawarte w wisienkach. Tak. No i potem powiedzieliśmy, że takich sytuacji to jest 2 razy liczba wisienek i ewentualnie jeszcze trochę. Tak to nam pozwoliło je określić. No tym razem nasz graf jest troszkę bardziej skomplikowany niż wisienka. Tak. On ma aż 6 par. Dwie nie krawędzie i 4 krawędzie. No dobra, jak to było w wisience, usunęliśmy jedną krawędź i zastanowiliśmy się, ile jest sytuacji z usuniętą jedną krawędzią, tak? No to zróbmy to samo tutaj. Zapytajmy, ile w naszym grafie G, jakimś n wierzchołkowym, G dowolny n wierzchołkowy graf, tak? Ile razy występuje taka sytuacja? Tu są 3 krawędzie, tu są 2 nie krawędzie, a tu jest wszystko nam jedno co. Krawędź albo nie krawędź między tymi. No to co? No to może z pierwszej strony, tak? W jakich w ogóle czwórkach wierzchołków coś takiego występuje? No to występuje w czwórkach wierzchołków, które wyglądają tak, gdzie tutaj jest nie krawędź, no i w czwórkach wierzchołków, które wyglądają tak. Tak, ale zobaczcie, że każdy taki cykl długości 4 daje nam 4 takie sytuacje. Tak, no bo możemy usunąć jedną z krawędzi na 4 sposoby, żeby zobaczyć coś takiego. Tak, więc w sumie takich rzeczy w naszym grafie widzimy 4 razy tyle co cykli plus 1 raz tyle co takich ścieżek długości 3 indukowanych. No a tego jest co najmniej 4 razy liczba cykli. Tak, mamy ograniczoną liczbę cykli z góry przez coś. No ale teraz pytanie, jak dobrać się do takich sytuacji? Tak, jak można policzyć, ile jest tego rodzaju sytuacji? Tak, czyli właśnie to jest tak, jest wierzchołek U, jest wierzchołek V. No i tak, tutaj mamy na górze jakiegoś sąsiada U i nie sąsiada V, a tutaj mamy jakiegoś nie sąsiada U i sąsiada V. No to w jakim sensie? Tak, no to jak to policzyć? Tak. No chcemy jakby to policzyć, ile jest takich sytuacji dla wszystkich możliwych wyborów U i V. Tak, no to dla wszystkich możliwych wierzchołków U
co my chcemy zrobić? My chcemy przejrzeć jego wszystkich sąsiadów V, tak? Czyli V jest sąsiadem U. To się oznacza w ten sposób. V jest sąsiadem U. No i chcemy znaleźć właśnie prawda, liczbę takich struktur angażujących te wierzchołki U i V w tych rolach, co tutaj. No ale tu jest jeszcze jeden pewien niuans, tak? Zobaczcie, jak dla tego U wybierzemy sobie takie V i te dwa pozostałe wierzchołki sąsiad, nie sąsiad, nie sąsiad, sąsiad, to dostaniemy tę samą sytuację, co gdybyśmy tutaj wzięli U, a tutaj wzięli V. Tak, ten nasz obrazek jest symetryczny ze względu na U i V. Dlatego tę policzoną liczbę sumujemy dla wszystkich możliwych U, po wszystkich sąsiadach tego U, liczbę struktur tego rodzaju, trzeba jeszcze podzielić. Wierzyć, nie? W każdym razie no, polecam przyjrzeć się i nie wiem do końca, jak ta notacja sigma jest używana, a jak nie, no, ale w razie czego też proszę pisać, to wyjaśnię. To jest prawda. Te dwie równości i jedna nierówność to jest prawda o każdym grafiku. Także liczba tych kopii naszego cyklu C4 to jest co najwyżej mniej lub równo niż taka połowa takiej sumy, gdzie najpierw dla każdej krawędzi UV tak naprawdę liczymy, na ile sposobów ona się rozszerza do takiej struktury poprzez wzięcie sąsiada lewego końca i nie sąsiada prawego oraz wzięcie sąsiada, nie sąsiada lewego końca i sąsiada prawego. No teraz chcielibyśmy jakoś szacować to. Tak? Czyli jakoś chcielibyśmy, zobaczcie, liczbę struktur tego rodzaju uchwycić, powiedzieć, że to jest nie za dużo, że to jest mniej niż równo nic. No i no na ile sposobów możemy wziąć sąsiada U i nie sąsiada V i jednocześnie nie sąsiada U i sąsiada V? No na pewno, no i też, to tu jest teraz trik. Tak, żeby policzyć takie wystąpienie, ich na pewno nie będzie więcej niż jak weźmiemy jakiegoś sąsiada U, no i jak weźmiemy niezależnie jakiegoś nie sąsiada U. Ale się tutaj nie kontroluje tego, jaką on ma relację z V. Mówię po prostu, żeby uzyskać coś takiego, no to muszę wziąć sąsiada wierzchołka U, wziąć nie sąsiada wierzchołka U i jak mi się wszystko szczęśliwie złoży, to każdy taki wybór sąsiada i nie sąsiada będzie się dobrze zachowywał w stosunku do tego mojego drugiego V. No to co? Na ile sposób mogę wybrać sąsiada różnego niż V? No stopień U minus 1. Na ile sposób mogę wybrać nie sąsiada U? No kostopień, tak? Antystopień. Liczba nie sąsiada. Dobra, no ale to samo mogę oszacować też inaczej. Tak, jeszcze raz. Chcę znaleźć taką strukturę. No to co? No to równie dobrze, zobaczcie, mogę zrobić tak. Wezmę sobie nie sąsiada U, tak? Czyli liczę, na ile sposobów mogę wziąć nie sąsiada U i wezmę sobie nie sąsiada V. I liczę, na ile sposobów mogę wziąć nie sąsiada V. No to oczywiście, jak wezmę sąsiada i nie sąsiada, to te cztery krawędzie mam zagwarantowane, a jak jestem szczęściarzem, to te dwie też się będą zachowywały dobrze. Jak ten wybrany nie sąsiad U będzie też sąsiadem V, a ten wybrany nie sąsiad V będzie też sąsiadem. Także w tym najlepszym wypadku, najbardziej optymistycznym, uda mi się każdy taki wybór i taki wybór doprowadzi mnie do takiej sytuacji. Dobra, no a ile będzie takich wyborów? Tutaj nie sąsiadów U jest deprim od U, a nie sąsiadów V jest deprim od V. Po prostu. No dobra. No to co teraz? Ha. No to teraz tak. Mówimy, że jak można z tego wykasuje prawą stronę.
Hopsa, hopsa, hopsa. No to teraz jakby właśnie chcielibyśmy użyć tego jakoś, tak? No to proszę bardzo. Liczba takich struktur, które chcemy policzyć, to jest co najwyżej 1/2 sumy po U, sumy po V, które są sąsiadami U, tego ustrojstwa, tak? Stopień U minus 1 razy kostopień U. No i zobaczcie, tak naprawdę, to co tutaj się dzieje, no to tak, zobaczcie, tutaj za każdego V, który jest sąsiadem U, dodajemy taką liczbę. No ale to nie zależy od V. Tak? Więc tutaj po prostu dla każdego sąsiada U dodajemy taką liczbę. A ilu będzie tych sąsiadów U? No D od U. Czyli to jest D od U razy D od U minus 1 razy D prim od U. Brr. No dobra, a tutaj co się stanie? Tak? Analogicznie, takich struktur będzie co najwyżej 1/2 suma po U, oczywiście suma po V, którzy są sąsiadami U, D prim od U razy D prim od V. No i tutaj sztuczka jest troszkę bardziej subtelna, wyrafinowana. A co to będzie strzałka stąd tutaj? No, z takim iloczynem już nie można tak łatwo sobie poradzić, tak? Zapomnieć o tym V. Tutaj to zależy od V. Ale znaczy można zrobić coś w ten sposób. No to mamy iloczyn dwóch liczb. Jakaś liczba x i jakaś liczba y. To iloczyn dwóch liczb ma to do siebie, że no jak się go pomnoży przez 2, to będzie mniejszy od równo sumy kwadratu. Tak jak się to uporządkuje, no to wyjdzie nam taka nierówność, kwadrat istnieje. Tak, czyli x, y będzie mniejszy równo od x kwadrat plus y kwadrat przez 2. Spróbujmy to zastosować. Suma u. A, no i teraz dla każdego v będziemy mieli d prim od u do kwadratu plus d prim od v do kwadratu. Czyli patrzcie, co tu się dzieje. Dla każdego wierzchołka i dla każdego jego sąsiada ja sumuję kwadrat kostopnia tego wierzchołka, kwadrat antystopnia i kwadrat antystopnia tego sąsiada. Czyli ostatecznie, jak na to spojrzeć, to dla każdej krawędzi ja biorę kwadrat stopnia lewego końca i kwadrat stopnia prawego końca, ale biorę dwa razy, tak? Bo raz traktując lewy koniec tej krawędzi jako U, a prawy jako V, a raz na odwrót. A więc jak się nad tym chwilkę zastanowić, to jest po prostu 1/2 suma po wszystkich wierzchołkach grafu, a d prim od u do kwadratu razy d od u. Tak, za każdego wierzchołka patrzę na wszystkich jego sąsiadów, za każdego z nich biorę kwadrat. Tak jakby taki każdy kwadrat wzięty po krawędzi uv, ja to zapamiętuję w v. Tak, więc tutaj mam d prim od u do kwadratu, d prim od u do kwadratu, d prim od u do kwadratu dla każdego z tych d od u sąsiadów. Tutaj, no to jest jakaś taka sztuczka zliczeniowa. Nie chcę się nad nią długo rozwodzić, bo i tak się długo rozwodzę nad tym wszystkim. Natomiast wierzcie mi, że to jest prawda, albo jeśli uważacie, że to jest błędne, to też napiszcie, może to w ogóle nie jest prawda, to całe zadanie. W każdym razie, jak teraz dodamy te dwie nierówności, te zielone, zobaczcie, co nam wyjdzie. Wyjdzie nam tak, że 8 razy liczba cykli czworokątnych będzie mniejsze równe od 2 razy liczba takich struktur,
Tak, to tutaj pomnożyłem tę nierówność przez 2 po prostu. No i teraz jak dodamy lewe strony, to wyjdzie właśnie 2 razy to, a jak dodamy prawe strony, to co wyjdzie? Wyjdzie 1/2 sumy po wszystkich wierzchołkach grafu U. Tak, o. Zobaczcie, D od U i D' od U się wyciągnie. D od U razy D' od U. Co zostanie? Tu zostanie D od U minus 1, a tu zostanie D' od U. Bo występowało w kwadracie. Znaczy, jak to dodamy, to wyjdzie nam d od u plus d prim od u minus 1, czyli n minus 2. Oho. No i wspaniale. Tak, bo teraz z tego wynika, też o tym już zapomnijmy, że liczba tych cykli to jest co najwyżej 1/16 razy n minus 2, tak? To się wyciągnie z każdego składnika tej sumy. No i teraz zobaczcie, ta suma to jest ta suma, którą lubimy, stopień razy kostopień, tak? No to taki stopień razy kostopień to się oszacuje przez n minus 1 przez 2 do kwadratu, tak jak w dowodzie z wisienkami, tak? I on jest wzięty ile razy? A no tyle, ile mamy wierzchołków grafu n razy. Tak, w każdym razie powinno tu być. No, czyli ostatecznie dostajemy coś mniej więcej rzędu n do czwartej przez 64. Tak naprawdę n razy n minus 1 do kwadratu razy n minus 2, no ale wszystko jedno, tak? Te wyrazy niższego rzędu one nam znikną. To z tego wynika, że gęstość, właśnie ta gęstość czworokąta w grafie G jest nie większa niż, no to powiem w przybliżeniu, ale w granicy się będzie zgadzało. Jest to n do czwartej przez 64 przez n po 4. A n po 4 to jest n do czwartej przez 24. Mniej więcej. Tak, liczba czteroelementowych. No to jest 24/64, skracamy przez 8, mamy 3 ósme. Te same 3 ósme, które nam wyszły z grafu pełnego dwudzielnego, siup, wrzucamy i jest. No to ostatnia rzecz, no, nie ma nawet na nią miejsca i słusznie, którą w sumie chciałem powiedzieć na końcu regularnych zajęć, ale no jak dotrwaliście do teraz, to macie w prezencie dodatkową wiedzę. Mianowicie no, zrobiłem zadanie z 3 gwiazdkami, tak naprawdę to jest zadanie z nieskończoną liczbą gwiazd. Bo okazuje się, że ten graf tutaj, który macie narysowany, ścieżka na 4 wierzchołkach, no to jest w tym sensie najmniejszy graf, którego zupełnie nie rozumiemy. Znaczy nie wiadomo, nikt na świecie nie wie i nawet nie ma sensownego pomysłu, ile powinna być równa ta maksymalna indukowana gęstość w dużych grafach ścieżki czterowierzchołkowej. Można oczywiście robić jakieś konstrukcje, jakieś oszacowania, ale one się nie spotykają. Tak. I to nie jest tak, że te konstrukcje są jakieś takie ładne, klasyczne konstrukcje, to są bardzo dzikie grafowe konstrukcje. I stan na dzisiaj, który znalazłem, jest taki, że wiadomo, że to jest między chyba 2046 a 02014 ta indukowalność. Tak, istnieje przykład, który mówi, że da się wyciągnąć tyle tych ścieżek długości 4 do 4 wierzchołków. No i istnieją jakieś mocno wspomagane komputerowe obliczenia, swoją drogą korzystające z takiej bardzo młodej i trudnej dziedziny matematyki, która się nazywa algebry flagowe. O niej można by całą osobną opowieść opowiedzieć. Które te obliczenia mówią, że ta indukowalność na pewno nie będzie wyższa niż to. Tak, te algebry flagowe to jest recepta na ten trudny moment, na ten trudny moment, w jaki sposób znajdować ograniczenia główne. To jakieś 15 lat temu została wprowadzona ta metoda i z powodzeniem została zastosowana w ciągu ostatnich kilkunastu lat do zamknięcia wielu problemów otwartych. Że miałem tam po 40 lat właśnie dzięki temu, że te triki się pojawiły. Dobra, nie chcę w to wchodzić. To, co chcę powiedzieć, to, że to nie jest zadanie, które
No ja na pewno nie umiem go rozwiązać. Ja, o ile mi wiadomo, nikt na świecie nie umie go rozwiązać, no ale można je zaatakować. Czemu nie? Może znajdzie jakąś lepszą konstrukcję, która to 2.02.04 popchnie do góry i powie nam, że ten margines błędu na indukowalność ścieżki zerowierzchołkowej jest mniejszy. No i tak. Tak to jest. Jeśli są jakieś wątpliwości, proszę o komentarz lub wiadomość. Jeśli są jakieś pytania też. No i dziękuję. Jeśli jest wśród słuchaczy ktoś, kto słucha za pogłębienie tej wiedzy wspólne nasze do tego stopnia. No i mam nadzieję, że jeszcze więcej światła na to, jak wyglądają problemy z tej dziedziny, zostało rzucone. Może oby, jeśli jakoś to na was wpłynie, to może to was zachęciło do tego, żeby się próbować zajmować matematyką w tym kierunku. Dzięki jeszcze raz i